Jesteśmy we wsi Wabla, niedaleko Borodianki. To droga prowadząca do Borodianki. Dom. Jeden z wielu, jakie sobie tutaj stoją. Został po prostu z tej drogi ostrzelany z czołgu. Z rosyjskiego czołgu, który po prostu jechał tędy. No i postanowił sobie strzelać do czołgu. Mieszkańcy domu powiedzieli nam, nie chcą rozmawiać przed kamerą, ale powiedzieli nam, że w zasadzie całe piętro zostało zrujnowane. No teraz Rosjan tutaj nie ma, zniszczenia jeszcze cały czas ogromne, więc przyjdzie czas na odbudowę domu. Tak dziś wygląda droga dojazdowa do Borodianki. Takich obrazków wciąż jeszcze możemy zobaczyć tutaj dużo, sporo. Trwa w tej chwili porządkowanie wszystkich zniszczeń. Ale jeszcze nie wszystko w tak krótkim czasie posprzątane. No, takie zniszczenia mamy w wykonaniu czołgów, BTR-ów. I pocisku gazowego. To zaraz. A jesteśmy mniej więcej jakieś 5 km od Borodianki. No takie przypadkowe cele Rosjanie sobie też obierali. Z usienicznych na tam zajrzał, i odkuda zajrzał tam, drugi. A teraz смотрите, вот дом угол, gdzie тут счетчик był газовый, они сорвали. O, tutaj przyjechały na to podwórko dwa czołgi, które dokonały takich oto zniszczeń. No, trwa porządkowanie. Rosjanie wyszli tutaj 28 lutego i dokonali właśnie tych zniszczeń w domu. No, mieszkańcy teraz starają się trochę uporządkować to, co się da. Ściana trisnęła tutaj, gdzie okno, ona rozeszła się. A tutaj wpadł kolejny pocisk. Ściana się po prostu posypała wręcz od okna. To wszystko miało miejsce 28 lutego. Psy, potryskała się chata. A taka udara. I to wszystko był jeden atak 28 lutego na zwykły dom mieszkalny. Taki pocisk wpadł tutaj do domu przez ścianę i tu zaczęło się palić. Myślę, że ja w jedną komnatę wam pokażę. Dobrze. O. Zaraz. A tu wpadł drugi. Siła tego ataku była tak duża, że nawet drzwi zostały zniszczone w taki sposób. Borodianka. Kwiecień 2022 roku. 3,5 tygodnia po tym, jak Rosjanie stąd wyszli. Niekoloryzowane. Przez centrum Borodianki przejechała właśnie teraz kolumna wojskowa Ukrainy, witana naprawdę z wielką radością przez mieszkańców, proszę mi wierzyć, ale zgodnie z zasadą numer 1, która tu obowiązuje, nie pokazujemy
ukraińskiej techniki wojskowej i żołnierzy, chyba że w sytuacji, w której możemy. Za to możemy pokazać, jak wygląda rosyjski BTR, a raczej to, co z tego rosyjskiego BTR-u zostało. Próbował się schować, próbowano schować ten BTR w sklepie. Natomiast ukraińskiej armii w sposób skuteczny udało się go zniszczyć. Może się wydawać, że Rosjanie w Borodiance wchodzili do przypadkowych domów, ale nie do końca jest to prawdą. Anatolij, który jest tutaj naszym przewodnikiem, powiedział właśnie, że domy, do których wchodzili, które niszczyli, wybierali nieprzypadkowo. Na przykład ten dom, przed którym teraz stoimy, to dom, który należał do jednej z nauczycielek. Rosjanie wchodzili do domów nauczycieli, wojskowych, wiedząc doskonale, gdzie i jakie spustoszenia można siać. Jesteśmy w Borodziance, gdzie od 25 lutego praktycznie do 1 kwietnia trwała wojskowa agresja Rosji. Rosjanie wyszli stąd mniej więcej 1 kwietnia. A to jest pierwszy dom, który zaatakowali 25 lutego. Żyła tutaj trzyosobowa rodzina. Po ostrzale wszyscy zginęli. I od tej strony Rosjanie wchodzili do Borodzianki, siejąc swoje spustoszenie. Jak przejedzie się tą drogą od centrum Borodzianki, to trudno znaleźć tak naprawdę chociaż jeden dom, który nie jest uszkodzony, przynajmniej w minimalnym stopniu. Ostrzały były różne, artyleryjskie, z BTR-ów, z czołgów. Były też ataki z powietrza. No, obrazki, które możemy tutaj widzieć i które za chwilę pokażemy, są naprawdę wstrząsające. Tak od środka wygląda podwórko pierwszego domu zbombardowanego w Borodiance 25 lutego. Tu zginęły trzyosobowa rodzina, która mieszkała w tym domu przy ulicy Centralnej 30. Operacja specjalna, której Rosjanie nie nazywają wojną, wprowadza ten ruski mir. Wprowadza go w sposób, którego nie chcielibyśmy nigdy oglądać, bo praktycznie 3 tygodnie, prawie miesiąc po tym, jak Rosjanie stąd wyszli, tu wciąż nie można po prostu przejść spokojnie, bez emocji, żeby nie przeżywać razem z tymi ludźmi, którzy przeżyli to piekło, bo sami mówią o tym, że witają w piekle. W Borodiance nie było wielkich, zbiorowych mogił. Oczywiście cywile byli zakopywani po jednej, po dwie osoby. Tutaj, w okolicy szpitala, znajduje się miejsce, w którym odnalezionych zostało 6 ciał. Jesteśmy w Borodiance przed cerkwią Patriarchatu Moskiewskiego. Jak łatwo się domyślić, nie jest ona zniszczona. Baciuszka tej cerkwi karmił rosyjskich żołnierzy. Tutaj również została ogłoszona akcja ewakuacyjna mieszkańców Borodzianki. Ogłoszono, że będą tu podstawione 2 autobusy. Te 2 autobusy rzeczywiście zostały podstawione pod cerkwią Patriarchatu Moskiewskiego, zabrały ludzi i do dziś nie wiadomo, gdzie ci ludzie są. Wiadomo, że zostali przewiezieni na teren Białorusi, a potem najprawdopodobniej na teren Rosji. Według relacji mieszkańców Borodzianki również sprzęt rosyjski stacjonował na terenie tejże cerkwi. Szkoła. Szkoła, w której dzisiaj trwa wydawanie pomocy humanitarnej. Szkoła, która do 1 kwietnia była kwaterą wojsk rosyjskich. Znajduje się niedaleko cerkwi, o której mówiłam, cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, która wspomagała właśnie rosyjskiego agresora.
szkoła jest bardzo mocno zniszczona, bo Rosjanie, kiedy wychodzili, to również postanowili zniszczyć to, z czego sami wcześniej korzystali. Możemy tutaj wejść na podwórko szkoły, zobaczyć tutaj jeszcze resztki zniszczonej rosyjskiej techniki wojskowej. I próby wprowadzania tego rosyjskiego miru w najgorszym możliwym wydaniu. Mieszkańcy Borodianki mówią mi, że słowo mir, pokój, przez to używanie go w kontekście rosyjskiego miru powoduje w nich takie dreszcze. I to niestety nie zawsze pozytywne, ale wszyscy na ten prawdziwy mir zdecydowanie tutaj czekają. To budynek, w którym znajdowało się centrum rehabilitacji między innymi dla żołnierzy strefy ATO, czyli trwającej na Donbasie wojny od 2014 roku. I to jest miejsce, które zostało zbudowane w XIX wieku. Tam widać taki jeszcze, tam widać takie drewniane pierwsze części tego budynku. Przeżył wojny, przeżył rewolucję, no a rosyjskiego miru już nie przeżył. A tutaj znajduje się zniszczony budynek Rady Miejskiej i te okna, które widzimy takie popalone, tam kiedyś były okna, to tutaj znajdował się gabinet mera Borodianki. A tu niedaleko jeszcze znajduje się stadion, gdzie traktorem Rosjanie wyjeździli specjalnie swoje litery W i Z, żeby zostawić po sobie pamiątki. A tu co my mamy? Szkolny autobus chowali, że dzieci woził do szkoły. Z tej strony Mosnia tam napisano dzieciaci autobus. Szkolny, z tej strony. Tyle zostało z autobusu szkolnego. Możemy podejść, zobaczyć. Wony odstrzelali? Spalili ją, tak. Spalili. No, nie, tu nasi przyjaciele, oni ją spalili. Widno też, ugroza jakaś była, czy co, ja nie znam. Tu nie dzieci, nikt nie jeździ. Szkolny autobus, tak? Tutaj bomba wpadła do środka, robiąc takie zniszczenia. A tu mamy zniszczony samochód. Samochód bez numerów rejestracyjnych. Anatolij opowiada, że z jego samochodu Rosjanie również zabrali właśnie tablice rejestracyjne. W pobliżu ulicy Centralnej 30, gdzie pokazywaliśmy pierwszy zbombardowany, zniszczony przez artylerię dom w Borodiance, dosłownie kawałek dalej znajduje się Aliupol, polska fabryka produkująca aluminium. No tutaj na szczęście żadnych zniszczeń nie było, z tego co wiemy. Wejście było wyłamane, ale tutaj Rosjanie nie doszli, ponieważ oni skupili się zdecydowanie na tym, by wyeliminować ukraińskich cywilów. Podobno do wielu rzeczy można przywyknąć z czasem. Ale są takie rzeczy, do których przywyknąć się ani nie da, ani się nie chce. Bo jak przywyknąć do tego, że w tym garażu pewnie czyjeś auto kiedyś stało, w tym domu mieszkali ludzie, którzy nikomu niczego złego nie zrobili. Do zła przywyknąć się nie da. Dobrze, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. A to efekt ataków rakietowych w Borodiance, rosyjskich ataków rakietowych. Tutaj w piwnicach tych budynków chronili się ludzie. W sumie zginęło tutaj najprawdopodobniej około 60 osób. Tak jak wspominałam,
takie oficjalne dane dotyczące ofiar nie są podawane, bo wiadomo też, że część osób, z którymi w tej chwili cały czas jeszcze nie ma kontaktu, nie wiadomo, czy znajdowała się akurat w danym miejscu, czy może na przykład wyjechała i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Wrogiem Rosjan w Borodiance okazało się też centrum handlowe, czy super sam, jakbyśmy to nazwali. Ślady po sobie zostawili praktycznie niemal w całym mieście. Za chwilę podjedziemy do dwóch budynków mieszkalnych trafionych przez rakiety, w których zginęło w sumie przynajmniej około 60 osób. Tutaj jak wszędzie oficjalnych danych na temat tego, ile ludzi zginęło, nie podaje się, ale też tak naprawdę podać się nie da. Przed chwilą byliśmy przy domu przyjaciela naszego przewodnika Anatolija. On jest przekonany, że jego przyjaciel nie żyje, ale ludzie, którzy przeszukują tamto gruzowisko, przekazali informację, że ludzkie kości nie zostały tam znalezione. Tutaj działał budynek administracji. No dzisiaj z powrotem cały czas zresztą z ukraińską flagą. Wszystko Rosjanie tutaj zniszczyli. Wszędzie można zobaczyć, jak się podpisali. Duże, bardzo duże zniszczenia w Borodiance. Możemy je tutaj obserwować jako żywy dowód tego, co się jeszcze niedawno tutaj działo. No mimo takich obrazków, jak rozmawiam tutaj z mieszkańcami, no to ta nadzieja powoli wraca, chociaż nastroje są dosyć paskudne. Muszę przyznać, że jednak dojmujące są takie obrazki ludzi czekających na pomoc humanitarną, bo oni tak naprawdę poza tym, co dostaną z pomocy humanitarnej, nie mają tutaj niczego. Sklepy zasadniczo nie działają, nie ma paliwa, stacje benzynowe również zostały poniszczone. W Borodiance mieszkało do wojny 7-8 tysięcy ludzi mniej więcej. Ponad połowa wyjechała. Wiele osób podczas tej ucieczki uciekali na piechotę, uciekali samochodami. Sporo osób też pod ostrzałem rosyjskim zginęło. A tutaj widzimy komisariat policji w Borodiance. Tutaj Rosjanie zrobili sobie swój sztab. Tutaj był sztab, a tam właśnie tam po drugiej stronie bazowali. No i w tym sztabie, tak jak wspomniałam, mieściła się miejska komenda policji. Policjanci, którzy pracowali w Borodiance, zaraz tylko jak Rosjanie tutaj weszli, dostali na swoje telefony komórkowe SMS-y zachęcające ich do przejścia na stronę rosyjską. Według moich rozmówców chętnych nie było. A teraz jesteśmy w Borodiance przed Urzędem Pracy, gdzie Rosjanie po sobie takie pamiątki zostawiali. Tutaj można zobaczyć, w jaki sposób budowali również okopy. A z Urzędu Pracy przechodzimy do sądu, a przynajmniej do budynku, który jeszcze do wojny sądem był. Został również kompletnie zniszczony w tej chwili. A zaraz sobie wejdziemy w głąb podwórek i zobaczymy skalę zniszczeń od drugiej strony, już nie od ulicy głównej. Tutaj możemy zajrzeć właśnie do budynku
sądu. A tu osiedle, domy, samochody, wszystko zniszczone. Тут жив мій друг кот Вова, його хата була з мамою, і прямо снаряд упав, розорвало. Це Су-2, який мощності був снаряд, як воно все. Ну, Анатолій оповідає, як тут власне мешкав його приятель. Тут один з пляців в центрі міста. Росіяни на тиле запентлилися в своїх атаках, że postanowili zniszczyć nawet pomnik radziecki w pamięci żołnierzy radzieckich. A pomnik Tarasa Szewczenki Rosjanie zostawili z dziurą w jego głowie. W Borodiance trwa powrót, próba powrotu do normalnego życia. Od około tygodnia, półtora jest tutaj z powrotem prąd, ale wiele linii energetycznych trzeba w zasadzie stawiać od nowa. I właśnie widzimy, to się tutaj dzieje. Dwa dni temu, czyli w poniedziałek, zostały przywrócone dostawy wody. Jedynym medium, z którym paradoksalnie był najmniejszy problem, był gaz, bo infrastruktura gazowa w Borodiance przebiega pod ziemią i agresorowi rosyjskiemu no, nie udawało się jej zniszczyć. Pod koniec, kiedy Rosjanie się wycofywali, rzeczywiście występowały tutaj krótkie przerwy w dostawach gazu. Gdzie przywieźliśmy dzisiaj tyle, ile się dało pomocy humanitarnej z miasta partnerskiego Borodzianki, czyli z Mińska Mazowieckiego. Mleko dla dzieci, żywność dla dzieci, no rzeczy, których tutaj po prostu nie ma. Proszę zobaczyć, jak wygląda krajobraz za moimi plecami. Bardzo duża część Borodzianki wygląda właśnie w ten sposób. W tym mieście mieszkało do wojny 7-8 tysięcy ludzi. To już troszkę dalej od Kijowa niż Bucza, z której relacjonowaliśmy dla Państwa wcześniej wydarzenia. Troszkę dalej niż Irpień. Niemniej jednak sporo osób tutaj zdecydowało się przenieść również z Kijowa. Mieszkało tutaj około 7-8 tysięcy osób. Szacuje się, że mniej więcej połowa z nich wyjechała uciekając przed wojną. Trudno jest oszacować, ile ludzi zginęło. W Borodziance nie ma takich masowych, wielkich grobów cywilów, ale pojedyncze ciała zakopywane przez Rosjan były tutaj odnajdywane. Największy taki wspólny grób, wspólną mogiłę można było znaleźć przy szpitalu. Tam odkopanych zostało 6 ciał cywilów, 6 mieszkańców Borodzianki. To kolejna nasza relacja z miejsc w tak brutalny sposób zniszczonych przez Rosjan. Ale naszym zadaniem jako dziennikarzy jest być w takich miejscach, pokazywać je, mówić o nich i je opisywać, co nie jest jednak wcale najłatwiejsze. Ale dla tych ludzi to było dużo trudniejsze niż dla nas.
z Borodianki w obwodzie kijowskim. Karolina Baca-Pogorzelska, wprost.